Sporo Marsz Powstania Warszawskiego. Ruch Ziobry. Sporo Marsz Powstania Warszawskiego. Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną na prawomocny zakaz cyklicznej organizacji Marszu Powstania Warszawskiego. Organizatorem manifestacji jest Stowarzyszenie Roty Niepodległości, którego prezesem jest Robert Bąkiewicz. Sąd drugiej instancji uznał, że stowarzyszenie nie powinno otrzymać zgody na organizację wydarzenia, tym samym uznał zastrzeżenia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Po ponownym prawomocnym orzeczeniu Zbigniew Ziobro skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego i chce, by przywrócić Rocie prawo do organizowania tego cyklicznego marszu ulicami Warszawy 1 sierpnia, poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej. Marsz Powstania Warszawskiego. Spór z Trzaskowski i Mrota uzyskała zgodę na taką cykliczną manifestację w latach 2022-2024, ale od decyzji wojewody w tej sprawie do sądu odwołał się prezydent Trzaskowski. Sąd pierwszej instancji 21 lipca odrzucił zażalenie, ale po apelacji sąd apelacyjny w Warszawie uchylił to postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W ponownej decyzji warszawski sąd okręgowy uznał, że ROTA nie powinna uzyskać zgody na organizację zgromadzeń cyklicznych, ponieważ nie organizowała takich imprez w ciągu ostatnich trzech lat, a to warunek ustawowy jej wydania. Odwołanie wnieśli organizatorzy marszu, wojewoda oraz warszawski prokurator regionalny, ale sąd apelacyjny w Warszawie 27 lipca oddalił wszystkie zażalenia. Marsz powstania warszawskiego. Ziobro złożył skargę nadzwyczajną. Prokurator generalny zarzucił, że sąd apelacyjny naruszył konstytucyjną zasadę wolności zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Podniósł też, że nie powinno być możliwe odwołanie do sądu od pozytywnej dla organizatorów decyzji wojewody. Przepis ustawy w sposób niebudzący wątpliwości mówi jedynie o możliwości odwołania się od decyzji zakazujących zgromadzenie, wskazał. Zdaniem dziobry sąd błędnie przyjął też, że nieuprawnionym formalizmem jest argument sądu, że nie spełniono ustawowej zasady co najmniej trzyletniego ciągłego doświadczenia organizatora. Prokurator generalny wniósł też o wstrzymanie wykonania postanowienia z 27 lipca do czasu zakończenia postępowania zainicjowanego skargą nadzwyczajną, zaznaczył dział prasowy PK. Robert Bąkiewicz zapowiedział organizację marszu prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości Robert Bąkiewicz po negatywnej dla niego decyzji i sądu zapowiedział zorganizowanie marszu 1 sierpnia w zwykłej formie, przez zgłoszenie miastu jednorazowej manifestacji. Miałaby się ona odbyć po raz 11. I przejść z Ronda Dmowskiego przez Nowy Świat i krakowskie przedmieście na Plac Krasieńskich, gdzie odbędzie się koncert. Pytany o marsz Powstania Warszawskiego, prezydent Trzaskowski powiedział we wtorek po spotkaniu z powstańcami warszawskim, że 1 sierpnia to moment, gdy godziny 17 powinniśmy uczcić w ciszy, a nie organizować jakiekolwiek manifestacje polityczne.